Na warszawskim parkiecie już po raz kolejny bykom udało się obronić okrągły poziom 1800 punktów na indeksie WIG20. Wczorajsza sesja może nie była przełomowa, ale trzeba uczciwie przyznać, że różniła się od typowych sesji inaugurujących nowy tydzień. Do południa stroną dominującą była strona podażowa, której udało się nawet na moment zepchnąć główny indeks poniżej wspomnianego wcześniej poziomu 1800 punktów. Druga część sesji to przewaga popytu, który w końcówce notowań ustanowił nawet nowe dzienne maksima. Ostatecznie poniedziałkowe notowania zakończyliśmy wzrostem w wysokości 0,7%. Z warszawskich blue chipów w dniu wczorajszym negatywnie wyróżniało się PZU, które momentami traciło nawet 5%. Taka skala przeceny spowodowana była zapowiedzią niższej od oczekiwań rynku tegorocznej dywidendy. Dziś w kalendarzu makroekonomicznym między innymi odczyt niemieckiego indeksu CEF oraz PMI usług ze Stanów Zjednoczonych, jutro z kolei i niemiecki indeks IFO, decyzja w sprawie stopy procentowej w Kanadzie, czy też zmiana stanu zapasów paliw w USA. Wtorek na warszawskiej giełdzie zaczynamy od delikatnych spadków. WIG20 na otwarciu tracił 0,08%.